Joanna i Kamil to bez dwóch zdań u widzów emitowanej obecnie edycji Rolnik Szuka Żony. Fani zachwycają się historią ich miłości, a uczestnicy jeszcze w trakcie trwania programu zdecydowali się na bardzo poważne deklaracje. Udział w programie przyniósł jej nie tylko znajomość z rolnikiem, ale i dziesiątki obserwujących na Instagramie, jej konto śledzi obecnie ponad 40 tysięcy osób. Uczestniczka programu zdecydowała się sprawić im przyjemność i na Insta Stories odpowiedzieć na kilka palących pytań. Rolnik szuka żony. Kasia opowiada o kulisach programu. Niewykluczone, że uczucie, które połączyło Joannę i Kamila, może skłonić fanów Rolnika do zgłoszenia się do kolejnej, zapowiedzianej już, edycji show. Na Instagramie AKI fani dopytywali uczestniczkę o to, jak wspomina nagrywanie odcinków i czy ma dobre doświadczenia z produkcją. Było super. Osoby, które pracują przy realizacji programu, dokładają wszelkich starań, żebyśmy czuli się dobrze podczas nagrań. Dzięki temu miało się ochotę po prostu tam być. Przekochani ludzie, odpowiedziała. Jeden z fanów zapytał Joasię wprost, czy poleca wzięcie udziału w programie. Na to pytanie uczestniczka Rolnika również odpisała bez wahania. Oczywiście, że polecam. Warto się zgłaszać i nie ma się na czym zastanawiać, czytamy na Insta Stories. Mimo to Asia przyznała, że nie wszystkie momenty były dla niej łatwe. Uczestniczka zdradziła, że stresował ją sam fakt stania przed kamerą, a największe nerwy czuła w momencie, gdy Kamil podejmował decyzję podczas pierwszych randek. Jednocześnie zaznaczyła, że udział w Rolnik Szuka Żony był spełnieniem marzeń i pozwolił poznać wielu cudownych ludzi. Rolnik Szuka Żony. Kasia o związku z Kamilem. Trudno wyobrazić sobie kła z uczestniczką programu bez pytania o to, jak potoczyła się relacja z Kamilem po tym, gdy zgasło światło kamer. Joanna odpisała na pytanie dociekliwego fana, czy dalej są parą, jednak zrobiła to bardzo wymijająco. Odpowiedź na to poznacie za tydzień w odcinku finałowym, napisała. Finał 8 edycji Rolnik Szuka Żony zostanie wyemitowany 5 grudnia. Chociaż wszystko wyjaśni się dopiero wtedy, w mediach huczy od doniesień, że Asia i Kamil nie tylko mieszkają razem, ale przygotowują się już do ślubu.